Uwaga! W najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, organizuję trzeci maraton filmowy. W ciągu jednego dnia udostępnię trzy filmy. Pierwszy z nich upublicznię o godzinie 14. Każdy kolejny będzie udostępniany po wbiciu 300 łapek w górę pod poprzednim. Zapraszam więc serdecznie w piątek o 14 na mój kanał. A teraz przechodzę do dzisiejszego filmiku. W filmie przedstawionych zostało 7 weteranów UFC, którzy zawalczyli na KSW. Zestawienie zawiera zawodników, którzy stoczyli w największej organizacji na świecie co najmniej 9 pojedynków. Numer 7. Norman Park. 9 walk w UFC. Irlandczyk rozpoczął karierę MMA w 2006 roku. Po uzyskaniu bilansu 16-2 wygrał jeden z sezonów The Ultimate Fightera w 2012 roku i podpisał kontrakt z amerykańską organizacją. Zawodnik zwyciężył tam 5 walk, m.in. z Johnem Takiem czy Rezą Madadim. Przegrał 3 razy z Gleisonem Tibau, Francisco Trinaldo i Rustamem Habilowem. Jednak warto wspomnieć, że każda z tych porażek była po bardzo bliskich decyzjach sędziowskich. Zanotował również jeden remis z Leonardo Santosem. Ciekawostką jest fakt, że w 2015 roku miał walczyć z obecną gwiazdą UFC Jorge Masvidalem, jednak Amerykanin z powodu kontuzji wypadł z walki. Po walce z Habilowem UFC zdecydowało się go zwolnić. Po 2 zwycięstwach poza amerykańską organizacją związał się z KSW, gdzie zadebiutował w 2017 roku. Jak dotąd przegrał tutaj jedynie 2-krotnie z Mateuszem Gamrotem. Pozostałe pojedynki wygrywał z takimi zawodnikami jak Borys Mańkowski, Artur Sowiński czy Marcin Wrzosek. Ogólny bilans Irlandczyka w KSW wynosi 4-2. Ostatnia jego walka była zwieńczeniem trylogii z Gamrotem. Kolejne jego starcia najprawdopodobniej odbędą się w dywizji półśredniej. Numer 6. James Irwin. 10 walk w UFC. Amerykanin to były mistrz WEC, który pierwszą walkę w UFC stoczył w 2005 roku z rekordem 7-0. W największej organizacji na świecie zwyciężył 4 razy z Terrym Martinem, Hectorem Ramirezem, Luisem Cane i Houstonem Alexandrem. Z tym ostatnim wygrał w 8 sekund i jest to na dzień dzisiejszy 6. z kolei najszybszy knockout w historii UFC. Przegrał natomiast m.in. ze Stevenem Bonarem, Thiago Silvą, Igorem Pokrajacem czy Andersonem Silvą, po walce z którym wpadł na dopingu. W 2010 roku po 3 porażkach z rzędu pożegnał się z UFC. Zawodnik poza amerykańską organizacją stoczył 3 pojedynki i w 4. zmierzył się na KSW 15 z Mamedem Halidowem, wchodząc do walki na 10 dni przed galą. Reprezentant Polski zwyciężył z Irwinem, poddając go balachą w 33 sekundzie. Warto dodać, że Amerykanin wniósł na wagę 4 kg ponad ustalony limit. Była to jedyna walka Irwina w KSW. Numer 5. Thiago Silva. 12 walk w UFC. Zawodnik z Brazylii związał się z amerykańską organizacją w 2007 roku, mając nieskazitelny rekord 9-0. Wygrał tutaj 7 walk, m.in. z Jamesem Irwinem, Tomaszem Drwalem czy Mattem Hamillem. Przegrał jedynie 3 razy z Lyoto Machidą, Rashadem Evansem i Aleksandrem Gustafsonem. 2 jego pojedynki z Werą i Netkowem, mimo teoretycznych zwycięstw, zakończyły się wynikiem no contest, ponieważ przed pierwszym z nich sfałszował próbki moczu do badań antydopingowych, a po drugim został przyłapany na stosowaniu nielegalnych substancji. W 2014 roku organizacja zwolniła zawodnika, jednak nie ze względu na niski poziom sportowy, tylko ze względu na to, że wszedł do jednego z klubów jiu-jitsu i będąc uzbrojonym, zaczął grozić przebywającym tam osobom, po czym zabarykadował się na kilka godzin przed policją w swoim mieszkaniu. Dodatkowo postawiono mu 2 zarzuty napaści z bronią palną. Po 8 walkach poza organizacją w 2018 roku podpisał kontrakt z KSW, gdzie stoczył 2 pojedynki. Wygrał z Jamesem McSweeneyem oraz niespodziewanie przegrał starcie z Martinem Zawadą, które zostało ogłoszone walką wieczoru. Numer 4. Matt Lindland. 12 walk w UFC. Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w zapasach. Pierwszą walkę dla największej organizacji na świecie stoczył w 2000 roku po uzyskaniu bilansu 3-0. Po 4 zwycięstwach z rzędu w UFC dostał walkę o pas z Murilo Bustamante, z którym przegrał. Pokonał m.in. Phila Baroniego czy Pata Militicza, natomiast poza walką o tytuł przegrał jeszcze z Davidem Terrellem oraz Falanico Vitale. W walce z tym ostatnim
doszło do niecodziennego nokautu. Lindland sam się znokautował po próbie obalenia swojego rywala. Karierę w UFC zakończył w 2004 roku z rekordem 9-3. W 2011 zmierzył się na KSW 16 z Mamedem Halidowem, z którym przegrał przez techniczne poddanie duszeniem gilotynowym w pierwszej rundzie. Była to jego jedyna walka w polskiej organizacji i jednocześnie ostatnia w karierze. Numer 3. Husimar Palhares. 12 walk w UFC. Brazylijczyk po osiągnięciu rekordu 7-2 podpisał kontrakt z największą organizacją na świecie w 2008 roku. Zwyciężył tutaj 8 pojedynków, z czego 6 przez poddanie, m.in. z Tomaszem Drwalem, Davidem Branchem czy z Danem Millerem. Natomiast przegrał 4 razy z Danem Hendersonem, Nate'em Marquardtem czy Hectorem Lombardem. Po pojedynku z Kubańczykiem wpadł na dopingu. W 2013 roku został zwolniony z organizacji. Co ciekawe, stało się to po zwycięstwie z Mike'em Price'em, ponieważ już drugi raz w UFC, podczas gdy przeciwnik się poddawał, Palhares dalej ciągnął dźwignię. Za pierwszym razem stało się to podczas walki z Drwalem. Zawodnik po 4 kolejnych walkach, z czego 3 zwycięskich, zmierzył się z Michałem Materlą na KSW 36. Polak wygrał ten pojedynek przez nokaut w drugiej rundzie. Był to jedyny występ Brazylijczyka dla polskiej organizacji. Numer 2. Kendall Groove. 13 walk w UFC. Zawodnik z Hawajów jest zwycięzcą 3. sezonu The Ultimate Fightera i zadebiutował w największej organizacji na świecie w 2006 roku. 7 pojedynków skończył na swoją korzyść, wygrywając m.in. z Edem Hermanem, byłym mistrzem UFC, Evanem Tanerem czy Goranem Rejliczem. Przegrał natomiast z Markiem Muniozem, Damianem Mają czy Timem Boachem. W 2011 roku po 2 porażkach z rzędu rozstał się z organizacją. Nieco ponad rok później podpisał kontrakt z KSW. W pierwszym występie dla organizacji na KSW 21 przegrał z Mamedem Halidowem przez poddanie w drugiej rundzie, skakując na zastępstwo za Melvina Manhoffa na kilka dni przed galą. W drugim pojedynku na KSW 23 poległ z Michałem Materlą przez decyzję. Więcej nie pojawił się w polskiej organizacji. Numer 1. Paulo Thiago. 13 walk w UFC. Reprezentant kraju kawy, który należy do elitarnej jednostki specjalnej policji w Brazylii, związał się z największą organizacją na świecie w 2009 roku z bilansem 10-0. Zwyciężył tutaj 5 pojedynków, m.in. z Joshem Koszczekiem, Davidem Michelem czy Mikelem Prazeresem. Natomiast poległ z Johnem Fitchem, Diego Sanchezem czy Brandonem Touchem. W 2014 roku po 3 porażkach z rzędu został zwolniony z organizacji. W kolejnych 4 pojedynkach poza UFC zwyciężył 3 razy, po czym w 2017 roku na KSW 40 zmierzył się z Michałem Materlą. Brazylijczyk przegrał z Polakiem przez nokaut w drugiej rundzie i był to jego jedyny występ w naszym kraju. Przypominam o maratonie filmowym, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek na moim kanale. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.